co widzieliście, to podstawowe kombinacje we freestylu w stylu, który się nazywa R. Chcesz też tak potrafić robić? Dzisiaj Wam powiem o najważniejszych podstawach, od czego zacząć, by wykonywać takie oto trikasy, takie oto komba. Więc cześć, ja jestem Brzezik, jestem profesjonalnym futbol freestylerem i w skrócie nauczę Was freestyle futbolu. Dzisiaj powiem Wam o trzech trikach, na podstawie których opierają się wszystkie ewolucje z piłką w pozycji stojącej. Są to popularne dookoła świata, hop the world oraz cross. Bez tych trików nie nauczysz się kolejnych trudniejszych trików. Dlaczego? Podam Wam przykład. Triki, o których mowa, to pokażę Wam, są to around the world, cross oraz hop. I żeby zrobić taki trik, który nazywa się tatw, jak możecie zauważyć, jest to połączenie dookoła świata i crossa. Czyli dookoła świata i cross. I jak widzicie, jeśli połączę te dwa triki, to wychodzi nam tatw. Inny przykład. Jeśli chcemy zrobić amatwa, jakie triki musimy połączyć? Otóż jest to połączenie hopa oraz crossa. Jeśli chcemy zrobić Magellana, jest to połączenie bardzo szybkiego dooka świata i hopa, czyli umiejętność wykonywania tego i tego triku. Chcecie inny przykład? Lemons around the world, czyli popularne podwójne dookoła świata. Czyli po prostu jest to dwa razy dookoła świata z rzędu. Czyli powinniśmy opanować bezproblemowo takie wykonywanie kółek. Tak samo Ahmad. To są dwa hopy bez kapki pomiędzy. Oczywiście jest o wiele, wiele więcej przykładów. Wszystko opiera się na dookoła świata, na crossie i na hopie. I bez wątpienia, jeśli opanujesz te trzy triki, to kolejne progi we freestylu będą Ci iść o wiele łatwiej. Więc zaczynamy. Na pierwszy ogień dookoła świata. Around the world. Od tego triku wszystko się zaczęło. Najbardziej podstawowy trik. No i taki, który powinien Wam nie sprawiać problemu. Jak się go nauczyć? Przede wszystkim najpierw powinieneś opanować kapki, o których mówiłem w poprzednim odcinku podstaw we freestylu, oraz możecie zobaczyć w specjalnym poradniku do kapek. Linki są w karcie. W skrócie, powinniśmy bez problemu panować nad piłką w trakcie wykonywania kapek. Możemy również bez kapek wykonywać dookoła świata, czyli z tak zwanego futsala. Trzymamy piłkę na stopie i robimy takie okrążenie. No dobra, ale przejdźmy do samego dookoła świata. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim musicie wiedzieć, że dookoła świata nie wykonuje się w taki sposób, że odbijamy piłkę do góry i robimy takie obkrążenie. W taki sposób na początku nie zdążycie. Co musimy zrobić? Musimy piłkę zrotować. Dzięki takiemu ruchowi zewnętrzną część stopy, czyli tą część stopy, którą widzicie na ekranie, wprawiamy piłkę w rotację. Jak widzicie, ruch wygląda w następujący sposób. Nogę podnoszę w biodrze i zginam w kolanie. Podnoszę nogę w biodrze, a reszta idzie z kolana. Czyli mocno pracuje tutaj biodro. Nie robimy tego na prostej nodze, ponieważ nie zrobimy tego. Nie ma takiej możliwości. Musimy pamiętać, że pracuje tutaj biodro. I rotujemy piłkę. Kolejna rada, zobaczcie, jak zachowuje się moja lewa stopa. Robię lekki ruch na palcach, żeby całym ciałem wprowadzić siłę, uderzenie piłki do rotacji. Czyli nie stoję sztywno w taki sposób, no bo będzie mi ciężej zrobić takie dookoła świata. Robimy takie sprężyste ruchy. Nadajemy eksplozywności za pomocą naszych mięśni. Dzięki temu możemy wprowadzić więcej siły w naszą piłkę. Pamiętajcie, by kółko było spokojne. I pamiętajcie, że wszystko tutaj wychodzi z biodra. Wchodzi z biodra, lądujemy prostując biodro i odbijemy piłkę. Jeśli jedno dookoła świata nie będzie Wam sprawiało problemu, lećcie na rekord, zróbcie dwa z rzędu
na lewą nogę. Pamiętajcie, żeby na dwie nogi grać. Bardzo ważne we freestylu jest, by potrafić robić triki na obie nogi. Jeśli chcecie grać efektywnie i efektownie przede wszystkim, musicie grać na obie nogi. Jeśli bardzo ciężko jest Wam dojść do tego momentu, możecie na samym początku popróbować robić coś takiego. W momencie, kiedy piłka dotknie ziemi, podnosimy nogę i próbujemy sobie zakodować w głowie, jak wygląda ten ruch nogą. Tylko pamiętajcie, że to wtedy nie jest dookoła świata, tylko to jest po prostu odbite od ziemi, ale w ten sposób będziecie trenować ten ruch nogą, jeśli nie dajecie jeszcze rady. No ale oczywiście pamiętajcie, żeby próbować tak. Jeśli nie potraficie kapek, możecie właśnie uczyć się dookoła świata w taki sposób. Czyli czekacie, aż odbije się piłka od ziemi. Kiedy nabierze odpowiedniej wysokości, staracie się robić dookoła świata. O, trochę mi się odbiło. No i jak widzicie, czasami mogą być takie próby, że piłka odbije się od piszczeli. Starajcie się tego unikać, ponieważ nie wykonacie czysto tego triku. No i pamiętajcie, żeby robić okrążenia wokół piłki. Czyli jak widzicie, cała noga jest wokół piłki. Nie róbcie tego przed piłką, czyli coś takiego często widzę. To nie jest dookoła świata. Nie robimy wtedy pełnego ruchu. To jest tak zwany ściemniony trik, czyli no po prostu ściema, no niezrobione, niepodbite, oszukane. Czyli nie róbcie czegoś takiego. Tylko pamiętajcie o pięknym, okrężnym ruchu. Tak jest. I tak to wygląda. Oczywiście możecie zrobić również dookoła świata, do środka. Więc wszystkie rady, które Wam mówiłem, róbcie analogicznie tak samo. Tylko że zamiast odbijać tą częścią stopy, odbijajcie tą. Czyli jak widzicie, możecie robić dookoła świata w dwie strony. Więc zahaczenie do środka również jest ważne. Tak samo jak zahaczenie na zewnątrz. Ja osobiście jestem freestylerem, który preferuje zahaczenia na zewnątrz, więc częściej gram i o wiele lepiej mi idą zahaczenia związane z dookoła światem na zewnątrz. Ale staram się oczywiście nie omijać trików związanymi z kółkami do środka. Więc na przykład mogę sobie zrobić takiego Magellana do środka. Dobra, to było dookoła świata. Jeśli chcecie pokazać mi, jak wykonujecie dookoła świata, wpadajcie na grupę facebookową Grupa JF i tam możecie pokazać nagrania, jak próbujecie robić ten trik. Jeśli chcecie jakieś parę rad ode mnie, to możecie właśnie wstawić tam filmik, ja jestem tam aktywny i odpowiem na Wasze pytania. Zapraszam, a teraz przejdźmy do crossovera, którego również możemy zrobić w dwie strony, ale najpierw pokażę Wam tę podstawową wersję. Crossover, nazywajcie to jak chcecie, wygląda to w taki sposób. Jak widzicie, jest to po prostu zwyczajny wyskok do piłki pod drugą nogą. Jest to pół kółka i bardzo często przydaje się ta umiejętność przy różnego rodzaju połączeniach związanymi z innymi trikami. Na przykład tatw albo jakieś połączenie już bardziej zamocowane, czyli cross z dwukołowcem. Czyli tak zwany cross-aktat. Umiejętność crossa jest tutaj bardzo ważna i naprawdę przyda Wam się w przyszłości. Więc grajcie crossa, uczcie się go i dzisiaj Wam pokażę jak. Żeby zrobić crossa, musimy wyskoczyć na piłkę w taki sposób, by uderzyć ją pod drugą nogą. Kiedy piłka już będzie na odpowiedniej wysokości, jeśli odbijamy piłkę prawą nogą, skaczemy z prawej nogi, ale wcześniej podnosimy lewą nogę, czyli jesteśmy w takiej pozycji. Piłka jest tu, jesteśmy w takiej pozycji. I wyskakujemy. Jest to prosty ruch. Niektórzy mogą już to opanować już po pierwszym treningu. Ale nie martwcie się, jeśli na pierwszym treningu tego nie opanujecie. Opanujecie za kilka następnych. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Czyli tak jak mówiłem, wyskok jest z prawej nogi. Prostujemy tę nogę i pracujemy palcami. Nie odchylamy się do tyłu, bo stracimy równowagę. Bardziej się staraj się pochylić do przodu. Kiedy już będziecie skakać, to piłka powinna być między nogami. Czyli nie róbcie tego z opóźnieniem, bo uderzycie lewą nogą w piłkę. Starajcie się też tego nie robić za wysoko. Wasze uderzenie w piłkę będzie za słabe, więc znajdźcie tutaj złoty środek. Możecie się uczyć crossa w taki oto sposób, czyli standard. Porzucamy piłkę od ziemi i staramy się wyskoczyć i zrobić crossa. Hop! I tak, żeby złapać w ręce. Możecie też również próbować bezpośrednio z rąk.
To też będzie dobry trening. Oczywiście można też również zrobić drugą stronę. Jest to reverse cross, czyli robimy to w taki sposób. I umiejętność reverse crossa, czyli patrz, jeśli połączę reverse crossa dookoła świata, to wyjdzie nam tak zwany abbas. Albo też w taki sposób. Ale musicie najpierw opanować reverse crossa, który moim zdaniem jest nieco prostszy, bo jeśli zrobicie sobie to kółko pierwsze, to już wystarczy, że tylko podskoczycie do góry, uderzając piłkę. I tak to wygląda. Jest to jeden z prostszych trików w lowerze, w erze, czyli trikach wykonywanych na stojąco. Przejdźmy do tego najtrudniejszego triku z tej naszej wielkiej trójki, czyli do hopa. Jak widzicie, hopa wykonujemy w taki sposób, że odbijamy piłkę jedną nogą, a drugą obkrążamy piłkę i wykonujemy hopa. Musicie pamiętać, że po wybiciu piłki lewą nogą zrobić drobny podskok, taki zryw do góry i robić obkrążenie tak, żeby zdążyć za piłką. Jest to już nieco trudniejszy ruch, ale jest to bardzo ważna podstawa w kombinacjach, bo jak możecie zauważyć, kombinacje bardzo często składają się z wykonywaniem hop. Więc tutaj jest ważne, by opanować hopy na obie nogi. Na początek możecie robić to z footstala, czyli trzymacie piłkę na stopie, podrzucacie i robicie obkrążenie. Czyli coś takiego, raz na lewą, raz na drugą nogę. Ale osobiście polecam Wam robić to z kapek. Tak jak wcześniej, przy nauce dookoła świata. Podnosicie w biodrze, dopiero potem robicie ruch na dół. No i w spokojny sposób to powinno wyglądać. Jeśli opanujesz hopa na jedną nogę, pamiętaj, tak jak wcześniej mówiłem, by robić to na obie nogi. Czyli tyk, tyk. Jest to już coś bardziej zaawansowanego, wymaga więcej treningów, ale to jest ta bardzo ważna podstawa, która liczy się w długich kombinacjach. Jeśli chcesz się wytrenować, musisz umieć hopy. Tak samo z lewej do prawej nogi. Dla totalnych początkujących polecam takie ćwiczenie, czyli odbijacie piłkę od ziemi i robicie hopa. Pamiętajcie, by nie robić tego na prostej nodze, bo nie zdążycie. Pamiętajcie też, żeby nie podnosić kółka za późno, czyli coś takiego. Też nie zdążycie, musicie od razu mieć ten zryw. Czyli jak wybijacie piłkę, od razu podnosicie tę nogę. I tak to wygląda, moi drodzy. Hop the World jest to taki trudniejszy trik z tych trzech podstawowych, ale no jest to jeden z najważniejszych trików. Jeśli chcecie wykonywać długie kombinacje, to bardzo dużo rzeczy opiera się właśnie na hopach. No i na koniec połączcie te wszystkie trzy triki, czyli ATW, cross, hop. Niech to będzie waszym pierwszym kombem w freestyle, czyli kombo składające się z trzech podstawowych trików. ATW, cross, hop. Albo możecie zrobić hop, cross, ATW. Więc jak widzicie, macie co trenować, czyli dookoła świata, cross i hop. To są najważniejsze podstawy na początek freestylu. Trenujcie je jak najczęściej. To są po prostu takie podstawy, które musicie mieć wryte w mózgu. I wiem, co mówię, po 10 latach obcowania z freestylem, z tym sportem, to powiem Wam, że większość moich kombinacji właśnie składa się z tych trzech trików. Dobra, to były najważniejsze trzy triki w lowerze. Bez opanowania tych trzech trików nie będziecie mieli opanowanych kombinacji w stylu R. A jeśli chcecie nauczyć się freestylu pod moim okiem na żywo, to zapraszam na mój obóz Freestyle Football. Jeśli są jeszcze miejsca, to zapraszam do Zakopanego. Pod koniec lipca robię taki obóz, gdzie będę mógł Was uczyć freestylu od podstaw. Więcej informacji w komentarzu przypiętym pod filmem. Zapraszam jeszcze raz na grupę facebookową, gdzie możecie pokazać, jak wykonujecie swoje triki. I ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Dzisiaj uczyłem Was ja, czyli Brzezik i Eldo.